Interesujesz się zjawiskami paranormalnymi, duchami i wszelkiego rodzaju związanymi z tym rzeczami? Trafiłeś idealnie. Zapraszam cię na paranormalne historie o duchach. Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 6.30. Dziś tak bardziej mrocznie, dziś będzie o duchach, o historiach paranormalnych, które przytrafiły się moim widzom, czyli wam. Jeżeli takowe macie, to napiszcie mi je na fanpage'u, a ja chętnie podzielę się z tym na odcinku. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków paranormalnych historii, a lubicie się bać i chcecie ich obejrzeć więcej, to zajrzyjcie do opisu. Tam wrzucę kilka linków do poprzednich filmików. A teraz zostawcie łapkę w górę. A ja zabieram się za przedstawienie wam kilku historii. Pierwsza historia jest Daniela. Daniel napisał do mnie na fanpage'u swoją historię i wy również to możecie zrobić teraz przechodząc do opisu, tam jest mój fanpage, ale przejdźmy do historii. Daniel napisał mi, że pewnego czasu interesował się okultyzmem, wszelkiego rodzaju paranormalnymi zjawiskami, duchami, UFO itd., itd. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że pewnego wieczoru obudził się o 3 w nocy. Tak po prostu. I kolejnego dnia również obudził się o 3 w nocy. Trzeciego dnia również obudził się o 3 w nocy i w końcu uświadomił sobie, że przecież jest to godzina duchów, godzina demonów, jest to godzina wyśmiania Trójcy Świętej. Daniel ma na tyle ciemno w swoim pokoju, że wyciągając rękę przed swoją twarz, nie jest w stanie jej zauważyć, ale budząc się kolejnego dnia z rzędu już w nocy, poczuł, że coś jest nie tak. Otworzył oczy i ujrzał przed sobą postać. Szarą postać, której nie dowierzał, że tak naprawdę się ona tam znajduje. Przetarł oczy, ale ona nadal tam była. Daniel tak bardzo przeraził się tym faktem, że postanowił szybko zapalić światło. Postać zniknęła. Po czym na następny dzień dowiedział się, że jego sąsiadka zmarła. Wszystko, co działo się dosyć późno, a jego sąsiadka zmarła 2 godziny wcześniej. Czy była to ona? Czy był to jej duch? Czy może to jakaś inna postać, istota, nawiedziła Daniela? Kolejna historia może wzbudzić w was naprawdę duży strach. Dlaczego? Ponieważ jest mocno przerażająca i są nawet screeny przedstawiające te paranormalne zjawisko. I nie jest to pod żadnym względem Photoshop, jest to totalna prawda, ale przejdźmy do historii. Screeny za moment. Bartek ma dziewczynę, a dziewczyna mieszka w domu, w którym dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Ktoś w nocy bawi się włącznikiem od światła, słychać kroki, o których już nieraz mówiłem, a nawet sam Bartek doświadczył czegoś takiego, jak położenie głowy psa na stopie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dziewczyna nie posiada żadnych zwierząt w domu. Ale to, co zobaczyłem na screenie, naprawdę mnie przeraziło. A było to to. I naprawdę nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ten screen, w momencie, kiedy go ujrzałem, przedstawił mi jasno, że widać na nim twarz postaci, która prawdopodobnie nawiedza tę dziewczynę. Zima 2014 roku i historia Pawła, który został sam w domu i ogólnie nie wierzył tam w jakieś duchy, demony i paranormalne historie, ale do momentu, właśnie tego dnia, w którym wydarzyła się takowa historia, którą zaraz wam opowiem. Paweł był sam w domu, postanowił sobie zrobić noc z horrorami i wszystko byłoby spoko. Do momentu, w którym nagle coś uderzyło w drzwi. Tak mocno walnęło w drzwi, mimo że drzwi były harmonijkowe, składane. Pomyślał sobie, hej, przecież może moi rodzice wrócili z imprezy, w końcu na nią poszli, po prostu wcześniej przyszli. Niestety to nie było to. Paweł wyszedł z pokoju, okazało się, że światło w kuchni się pali, ale w domu nikogo nie ma. Nagle drzwi od mieszkania się otworzyły i mocno trzasnęły z hukiem.
Paweł sceptycznie, prawda, podszedł do tematu, więc szybko wybiegł na zewnątrz i zobaczył, że na kratce pali się światło. Ale nie było nikogo, nie było słychać kroków. Przecież nikt tak szybko nie wyparowałby z klatki, z bloku, chyba że mógłby się teleportować, co jest raczej niemożliwe. Dodam, że Paweł słyszał wcześniej kroki w mieszkaniu i myślał i naprawdę był przekonany, że są to rodzice. I mylił się. Postanowił wrócić szybko do pokoju, bo był na tyle przestraszony tym faktem, nie potrafił tego sobie wytłumaczyć, że wolał spędzić właśnie noc w pokoju do momentu chociażby tego, aż jego rodzice nie wrócą. Dodam, że Paweł miał wtedy 21 lat. Więc wyobraźcie sobie, taki koleś jak ja praktycznie doznaje właśnie czegoś takiego. Jest to naprawdę dziwne. Ale tej historii nie jest koniec, bo ma ona kolejną część. Przez całą noc ktoś co jakiś czas pukał do drzwi. Paweł wychodził właśnie zobaczyć, czy ktoś tam jest. I wiecie co? Nikogo tam nie było. Być może jakiś duch, który znajdował się w tamtym miejscu, próbował wystraszyć Pawła? Nie wiem, jak to mam interpretować. Może wy macie jakąś teorię. Ostatnia historia dotyczy Adama. Adama, który wybierał się do swojego znajomego poprzez drogę, bardzo krętą i górzystą drogę, przez las. Wybierał się do pobliskiej wioski, do swojego znajomego. I uwaga, zaznaczam, że historia jest naprawdę przeraźliwa, więc jeżeli boicie się dosyć mocno i macie słabe nerwy, to proszę was, żebyście wyłączyli teraz odcinek. Wybierał się on przez las, tak jak wcześniej wspomniałem, do swojego znajomego. I wszystko byłoby ok, do momentu, kiedy nie zobaczył na swojej drodze dziewczyny. Dziewczyny, która była dosyć delikatnie ubrana, jak na pogodę, która wtedy panowała, bo było dosyć zimno, więc Adam postanowił, że dziewczynę weźmie. Zapytał się, czy nie trzeba jej pomóc, czy coś takiego. Ona milczała, weszła bez problemu do samochodu. Adam był dosyć zdziwiony, że dziewczyna się nie odzywa, no ale po chwili przełamała się i powiedziała, że chce udać się do właśnie pobliskiej wioski, do której jechał przecież Adam, bo jechał w odwiedziny do swojego znajomego. Dziewczyna przez całą drogę dosyć dziwnie patrzyła się w stronę lasu. Tak jakby czegoś wypatrywała, tak jakby się czegoś tam bała. W momencie, kiedy Adam dojechał już na miejsce w wiosce, dziewczyna podziękowała mu za podwiezienie, powiedziała, że teraz uda się do swojego domu, który dosyć niedaleko się znajduje. Zapytał, czy w czymś jeszcze jej pomóc i ona powiedziała, że nie, po prostu odeszła. Następnego dnia Adam dowiedział się bardzo przerażającej, a wręcz tragicznej rzeczy, ponieważ dziewczyna, którą podwoził, okazało się, że 2 dni wcześniej zaginęła. Szukała jej cała rodzina. I wiecie, gdzie znaleziono jej ciało? Właśnie w lesie. I w tym momencie Adam wiedział już. Wiedział już, że wiózł tak naprawdę ducha. Ducha tej dziewczyny, ale wydawał się on tak bardzo realistyczny, że nie miał on pojęcia tak naprawdę, z kim ma do czynienia. Był to duch autostopowiczki. Dziewczyny, która być może te 2 dni wcześniej szukała pomocy, tak samo jak właśnie jako duch. I być może niestety trafiła na mężczyznę, który postanowił ją wykorzystać, a później zabić. A jak wy zachowalibyście się w momencie, kiedy natrafiacie na dziewczynę, która tak naprawdę nie istnieje? Wzięlibyście taką autostopowiczkę, dziewczynę, która w sumie nawet nie autostopowiczkę, dziewczynę, która szuka pomocy, stoi po prostu na drodze. Nawet nie wymachuje ręką za specjalnie. Po prostu idzie bezwładnie. Patrzy się w dół, w drogę. Wzięlibyście taką osobę? Być może za chwilę pojawią się hejterzy, którzy powiedzą, że te historie są zmyślone, że tak naprawdę nikt nic takiego nie przeżył, albo nawet jeżeli przeżył, to jedynie wirtualnie, ponieważ historie są zmyślone. Niestety nie jest tak. Ja rzeczywiście przeczytałem te wiadomości, miałem namacalny dowód w postaci wiadomości na moim fanpage'u i powiem wam, że w momencie, kiedy czyta się taką historię,
normalnie przeżywa się ją razem z osobą, która ją wysyła, która gdzieś tam właśnie kiedyś ją przeżyła. Ja w momencie czytania nieraz mam ciarki na swoim ciele. I w momencie nawet, kiedy wam to opowiadam, wyobrażam sobie w swojej głowie, jak to wyglądało, jestem przerażony. Jeżeli chcecie więcej takich strasznych, paranormalnych historii, to zostawcie łapkę w górę, a nawet możecie udostępnić ten odcinek, żeby on miał większy zasięg, żeby więcej osób go zobaczyło. No bo przecież większy zasięg to więcej łapek i więcej paranormalnych historii. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to klikajcie tutaj, a jeżeli chcecie więcej paranormalnych historii, to wbijajcie na te linki, kliknijcie sobie i oglądajcie. Ja wam życzę miłego dnia, nocy, w zależności kiedy to oglądacie. Pamiętajcie, że duchy są wśród nas. Cześć.